Witajcie, chciałabym powiedzieć świadectwo, ustrowienia. To się zdarzyło w styczniu kilka tygodni temu. Był sobie wtorek wieczór i nagle poczułam takie, takie łaskotanie w okolicy lędźwi, po prostu łaskotanie, żaden jakiś ból, żaden dyskomfort, tylko takie coś, ale nie zareagowałam na to niestety. No i to odeszło. Potem rano w środę obudziłam się i ledwo mogłam już chodzić i cokolwiek podnosić. Generalnie mam rozpędzone życie, szybkie, muszę działać tutaj u dzieci, przygotować się szybko do egzaminów rocznych i praca i tam inne rzeczy, szybko, szybko. Więc to jest mi nie po drodze, żebym, była, żebym nie mogła różnych rzeczy wykonać, tak? Bo nikt za mnie tego nie zrobi. I po prostu cokolwiek, mogła, cokolwiek chciałam wziąć, to to powodowało ogromny ból. Po prostu jakiś ucisk jakiś w okolicy lędźwi, w kręgosłupie, był tak silny, że miałam taki bardzo ostry ból, bardzo ostry, jak taki sztylet wbijający się, nawet czułam czasami tutaj w podbrzuszu, więc schylałam się w taki sposób i no nie wiem, nawet lekkie rzeczy sprawiały mi ból. Więc zaczęłam się temu przeciwstawiać, nie przyjmować, przeciwstawiać się w imieniu Jezusa tak, i, i ogłaszać, że ja jestem wolna, zdrowa, nie przyjmuję tych rzeczy i musiałam trochę spędzić nad tym czasu, no i potem to zaczęło tak trochę ustępować, ustępować, ustępować. Postanowiłam, że ja idę tego dnia w środę na spotkanie tutaj modlitewne, że nie odpuszczę. I to tak stopniowo odchodziło, odchodziło, odchodziło coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej miałam tą, nabierałam tej sprawności, ta ból, ten ból coraz bardziej tak, coraz mniejszy był. Także jak przyjechałam tutaj z Niną i Sławkiem, to, to już było dużo, dużo, dużo lepiej, ale poprosiłam jeszcze Ninkę, żeby położyła mi rękę też, żeby się pomodliła, tak, pogłaszała Boże zdrowie, Bożą wolność. No, i potem podczas tutaj tego spotkania modlitewnego ja też robiłam jakieś, jakąś gimnastykę i mówiłam, że jestem zdrowa, wolna ranami Jezusa. Tak, tutaj było widać mnie, jak codziennie się zachowywałam. <noise> Następnego dnia stałam i tragedia. <noise> Bardzo źle, znowu ból straszny, znowu nie mogę nic podnosić. I ledwo co. No i zaczęłam ogłaszać Boże zdrowie, Bożą wolność, ale gdzieś weszło do serca takie jednak jakieś półświadome, taki lęk i taka niecierpliwość. Ogłaszam ogłaszałam zdrowie wolność, potem tak zaczęłam myśleć, co tutaj by zrobić. Więc zobaczyłam w internecie, o co tu chodzi z tym kręgosłupem, o co tu biega jak tutaj trafnie się modlić. Wiecie, no ale dzień wcześniej tego nie robiłam, a jednak zaczęło odchodzić, odchodziło, nie? Więc ten niecierpliwość podszyta i, i, i ten lęk podszyty y, po prostu mnie jakby tak... Y, Widzicie, tak zamykał moje serce, nie? W każdym razie to wszystko sprawdziłam, zaczęłam modyć, ogłaszać, no i tak czuję wewnątrz mnie w duchu taki, um, taki nie wiem, taki dyskomfort, coś takiego, tak jakby ktoś chciał zrobić takie. No i tak zrozumiałam, że to duch Boży. I mówię, co Boże, zgrzeszyłam, i zaczęłam wymieniać to, 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 tamto, coś z tym. A Bóg mówi, że, że nie, że muszę przyjąć uzdrowienie. A ja mówię, no to nie przyjęłam wcześniej, tak. A ja ty Joguszami jestem zdrowa i wolna. O No więc skupiłam się i po prostu oddałam ten atak chorobowy. Tą chorobę, ten ucisk, to oddałam na Jezusa. Przyjęłam uzdrowienie, uwolnienie, jeszcze powiedziałam tak sobie jeszcze mocniej, tak, zgadzam się z Tobą, Jezu, że jestem zdrowa, jestem zdrowa, zgadzam się z Tobą, zgadzam się z Tobą, Jezu, że jestem zdrowa, jestem wolna, zgadzam się z Tobą. I wtedy tak odpoczęłam, wreszcie to zaklikało, tak, zakliknęło. I odpoczęłam sobie, już nie musiałam tak po prostu ogłaszać i nie, nie było już żadnej cierpliwości. No i gdzieś, nie wiem, po półtorej godzinie, dwóch godzinach to zaczęło ustępować. Tak bardzo mocno odstąpiło, w dużej mierze. I potem już po prostu już popłynęło tak, że ja już po południe, późnym popołudniem mogłam wyjść sobie spokojnie na ewangelizację z głośnikiem, który trochę jednak waży. I tak jakby postanowiłam, że pójdę, no bo jak już odpoczęłam, jak już przyjąłam to Boże uzdrowienie, to wiedziałam, że ja idę na tę ewangelizację, tak? bo jestem zdrowa. Także tak chciałam tutaj Bogu oddać chwałę i podziękować, że, y że wskazał mi ten błąd, że pokazał mi, y bo tak bym wiosłowała na marne y i że dzięki temu po prostu nie zatrzymałam się w tym biegu tak? i doświadczyłam tego y uzdrowienia, uwolnienia. Także dziękuję Jezusowi.